zapraszam na rozgrzeweczkę. Przełóżmy się, trochę się rozgrzejmy. Witam serdecznie w Proszowicach, w królewskim mieście Proszowice. Rynek, jak widzicie, w trakcie rewitalizacji, więc przepraszamy za te niedogodności, ale cieszę się, że jesteście, że mimo pandemii, mimo różnych innych przeciwwskazań jesteście z nami i będziecie biegli po ulicach naszego miasta. Trzecie miejsce, Anna Ciura z wynikiem 49 minut 47, miejsce drugie, 10 km pan, czas 47 minut i 14 sekund, Marta Kopyć, Proszowice. Brawo, proszę. Pierwsze miejsce z wynikiem 46 minut 44 sekundy zajęła Anna Janik. Brawo, proszę. Tanecznym, biegowym krokiem skoczy na pierwsze miejsce na podium. Teraz Puchar od Marszałka. Tak jest. Gratulacje. Wielkie brawa! Łukasz Mordawski. Miejsce drugie z wynikiem 39 minut 27 sekund. Krzysztof Krzyszkiewicz. Brawo! Bardzo mi miło, że zwyciężył w biegu najszybszym mężczyzną. Okazał się z czasem 38 minut 40 sekund. Prowadził od startu do mety. Samotnej ucieczce. Marek Gawin. Iwona Krówka na miejscu trzeci. 5 km. Iwona Krówka miejsce trzecie. I jeśli chodzi o piątkę, na miejscu drugim czasem 24:44. Ola Puśnierz w kategorii 5-kilometrowej najszybszą dziewczyną okazała się Julia Nasiwek. Już z nią rozmawialiśmy i gratulacje. I teraz wielkie gratulacje. Oficjalnie mamy potwierdzenie. I przechodzimy do piątki mężczyzn.
Na miejscu trzecim z czasem 18.44 Tomek Domagała. Na miejscu drugim z czasem nieco lepszym 18.13 i zapraszam na podium Dawida Klute. Miejsce pierwsze na 5 km i to będzie czasem, który wszystkich zaskoczył. Nas tutaj na mecie też popatrzymy, a tu chłop biega z numerem startowym. Nagle, nie wiadomo skąd. My tu sobie stoimy, gadamy, myślimy, a to jeszcze 10 minut, a tu nagle Michał Spetner